Żółwik. Zapraszam na kanał Hex Service. Ja jestem Łukasz, a to analiza przypadku odzysku danych. Dzisiaj trochę nie po kolei, bo jak pozbierałem materiał, to okazało się, że aparat uznał kartę SD za zbyt wolną do zapisywania i nie zachował materiału początkowego. Jak na ironię, w sam raz takie rzeczy na ten kanał. Po wymianie karty wszystko jest w porządku. Zajmiemy się za to nierozpoznawalnym pendrive'em w obudowie monolitycznej. Tutaj jest już zalutowany, odczytany i poskładany. Urządzenie, z którego przyszło odzyskać dane, to Kingston o pojemności 8 GB. W związku z incydentem technicznym etap usuwania lakieru ochronnego będzie pokazany tylko z podglądu mikroskopu. Nie będzie to jednak duża strata, bo rzut od boku pokażę w następnym filmie. Do usunięcia lakieru użyłem pędzla z włókna szklanego. Dlaczego stosuję takie rozwiązanie, opowiem następnym razem. Sam pendrive po zabiegu prezentuje się tak. Wszystkie połączenia wyglądają w porządku i nie posiadają przerw w swoim obwodzie. Zalutuję nośnik do adaptera USB, aby sprawdzić, czy jego zachowanie nie uległo zmianie. Ale nie, w dalszym ciągu wykrywany jest sam kontroler. Okej, przeniosę pamięć na adapter do systemu Soft Center. Zalutuję wyprowadzenie serwisowe, a następnie spróbuję odczytać NAND i poskładać go w całość. W tym miejscu chciałbym przekazać bardzo duże podziękowania dla firmy SG Data za udostępnienie pinoutu serwisowego do tego konkretnego modelu.
Trochę się rozpędziłem z lutowaniem, bo ten czytnik nie posiada linii 5V dla urządzeń USB, dlatego wlutuje się z zasilaniem bezpośrednio wyprowadzenia układu pamięci dla linii 3V. Monolit zalutowany. Jako, że jest to dokładnie ten sam model urządzenia, który na swoim kanale zamieściła SGData i użyła do rekonstrukcji logicznej systemu VNL od Rusoluta, ja złożę pamięć w oprogramowaniu Flash Extractor. A więc w skrócie.
Po wykonaniu obrazu pamięci musimy odnaleźć korekcję błędów ECC, klucz XOR lub inne algorytmy zastosowane w pamięci, odnaleźć odpowiednią konfigurację bloków i odbudować strukturę logiczną. Brzmi banalnie, prawda? Dla porównania zamieszczam poniżej link do filmu SGData do tej samej pamięci opracowanej na systemie Rusoluta. I proszę, udało się odbudować pełną strukturę systemu plików. Wszystkie najważniejsze dla użytkownika dane zostały odzyskane. Nieco ponad 4 GB w dokumentach. To tyle na dzisiaj. Dzięki za Waszą uwagę i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!